Cóż tu mamy? Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? No mamy teraz tak, jednokierunkowa. No zwróćmy uwagę jeszcze raz, tak? Tu mamy tak, jest ok. Nie, no jeszcze raz, jak filmik zobaczymy sobie. Tu mamy drogę jednokierunkową, tu ja sobą zasłoniłem przez kawałeczek, ale tutaj już nie ma problemu. Mamy skrzyżowanie, jest linia przerywana. Sobą, ja tutaj chyba nie zasłoniłem żadnego znaku, nie było znaku zakazu zawracania, czyli zawracanie tu w tym przypadku byłoby możliwe, bo linia przerywana mi tu pozwala. Tu jest znak droga jednokierunkowa, to nie jest nakaz jazdy prosto. Ale czemu jednokierunkowa, to ja tutaj nie rozumiem tego. Jeszcze raz. O, tu mamy droga jednokierunkowa. Stop. Jak można zatrzymać. Dobrze, cofniemy troszeczkę. Do tyłu. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. To według mnie to jest błąd tutaj. Jeszcze, o, tutaj. Ten znak. Aha, przepraszam, to jest mylące. Ten znak, tak przypuszczam, on jest chyba skierowany w tą drogę, tu w prawą stronę. Do tego wjazdu. To tu jest, tak. To tu jest jednokierunkowa, w porządku. Ale zwróćcie uwagę, jak mylący jest znak, mylący jest postawiony. Moje odczucie na samym początku było, że on jest ustawiony tutaj, na tej drodze, na wprost. Z tego tutaj, z tej informacji wynika, że droga jest dwukierunkowa, podwójna linia ciągła, prawda? Dalej mamy tu, gdzie ten biały samochód, tam w głębi informację, że jest możliwość zmiany kierunku poruszania się, bo była linia przerywana, czyli tam skręcanie w lewo i czy tam zawracanie byłoby możliwe. Dobrze. I wszystko tutaj z pytań.